większości z Was Dom Kultury kojarzy się z kinem, koncertami i różnego typu imprezami. Jednak są takie miejsca w Domu Kultury, do których zwykły zjadacz chleba nie ma wstępu. Dzisiaj pokażę Wam kilka z nich z mojej perspektywy. Wyglądam pięknie, zapraszam. Kiedyś filmy puszczano na takim właśnie projektorze. A jak to odbywa się dzisiaj, zobaczymy już za chwilę. I tak znajdujemy się w pierwszym pomieszczeniu, a jest to kabina kinooperatora. Jak widzę, Piotrusiu, wysprzątałeś, tak jak prosiłam, bo mamy dzisiaj nagranie. Ale tak na poważnie, powiedz mi, jak wygląda teraz projekcja filmu? To jest duże uproszczenie. Wszystko jest cyfrowo, dostajemy dysk, wgrywamy go, maksymalnie godzina. Operator rozpoczyna kliknięciem myszki i wyłącza film też kliknięciem myszki. Myślisz, że byłabym w stanie zrobić to sama? Oczywiście. Okej, dobra, nie przeszkadzam Ci, wiem, że zaraz puszczasz projekcję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa! Cześć Miłoszku! Cześć Izabelko! Znajdujemy się w moim ulubionym pomieszczeniu, czyli w kabinie elektroakustycznej. Dobrze Izabelko, że wpadłaś, bo za niedługo wybieram się na urlop i ktoś będzie musiał obsłużyć światło na spektaklach i koncertach. Także przed sobą mamy mikser, mamy opisane wszystkie światła, gdzie które się znajdują. Możemy sobie ustawić wnękę widowni, lewą, prawą stronę. Możemy również ustawić most portalowy, jedna lampa, druga lampa. Możemy również ustawić też lewą wieżę, lewa wieża, prawa wieża. Możemy również ustawić także chmurkę, na których mamy akurat cztery lampy. Mamy wiele efektów, możesz zrobić jak Ci się podoba. Tylko jest tyle, że i tak jak przyjdziecie do czego, to ja będę świecić latarką, także wiesz. Dobra, nie przeszkadzam Ci, do zobaczyska. Do zobaczenia. Iska, co robisz w orkiestronie? Wychodź natychmiast! Niestety nawet ja nie mam dostępu wszędzie. Szkoda, bo orkiestron to dla takiej artystki jak ja idealne miejsce. Tymczasem kończę naszą podróż. Myślę, że choć trochę przybliżyłam Wam Dom Kultury od kuchni. Ja niestety muszę wracać do pracy. Pa!